Dzień dobry. Cześć kochani, Maciej Kulchawik, król Wrocławia, odpowiada na pytania na temat występowania. Dziękuję za całą masę pytań. Witam Was w tej nowej, fantastycznej serii, która sprawia mi ogromną radość. Tutaj odpowiadanie na żywo na te pytania. Pytania są zapisane w dokumencie. Ja odpowiadam tutaj na pałę, na żywo, także żeby było to na świeżości. Nie jest to zeskryptowane, nie recytuję tutaj z promptera, tylko na maksa uczę się o sobie i w ogóle o występach, odpowiadając na te pytania i myśląc na te tematy. Jak macie jakieś pytania na temat występowania, to piszcie w komentarzach, kochani. Czytam wszystkie, zapisuję wszystkie w tymże dokumencie i czytam pytanie, które pojawiło się dziś. Od Marcina Kaczmarka, naszego polskiego, fantastycznego karciarza, rekordzisty Guinnessa, podwójnego rekordzisty Guinnessa, jeśli chodzi o tam karciane wygibasy. Także bardzo się cieszę, że mogę znać Marcina i że mogę tutaj odpowiedzieć na jego pytanie. Pytanie przeczytałem wcześniej, ale nie zastanawiałem się nad nim za bardzo. Jak u Ciebie wygląda iluzja od strony formalnej? Czy prowadzisz firmę, wystawiasz faktury i właśnie jak to wygląda od strony biznesowej? No to pytanie bardzo fajne. Bardzo dziękuję Panie Marcinie. Odkładam kompa, żeby nim nie wachlować. Jak to wygląda? Nie wiem, czy jest to... Jak to wygląda od strony formalnej? Tak, kierowane pytanie było do mnie, więc odpowiem, jak to wygląda u mnie. Pewnie każdy iluzjonista, czy tam każdy iluzjonista, biznesmen prowadzi swoją działalność, firmę na swój sposób i czy tam chroni tą wiedzę, jak oni to tam robią, jak zdobywają te pokazy. Ja tu Wam wszystko opowiem, bo co? Prawda i autentyczność jest hasłem mojego vloga. Tak, Marcinie, tak teraz od roku, dokładnie od 6 listopada 2018 roku, czyli już ponad, już z półtora roku, od 6 listopada 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą, płacę podatki, wystawiam faktury, płacę VAT, oddaję VAT i tak, jest to teraz sformalizowana działalność, ponieważ klienci sobie życzą faktury, trochę łatwiej im się rozliczyć, a ja przestałem być studentem i przestałem być ubezpieczony przez uczelnię i potrzebowałem ZUS-u po prostu. Potrzebowałem być ubezpieczonym. Wiadomo, że można tam jakoś kręcić, niektórzy są bezdomni, bezrobotni. Niektórzy są bezrobotni, zapisani jako są bezrobotni i mają wtedy ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ubezpieczenie i występują, nie wiem, na umowy, na przykład o dzieło i... No, ale to się może tam u kogoś sprawdza. Ja przez długi czas, jak byłem na studiach, a później jeszcze chwilę po studiach, jak byłem jeszcze ubezpieczony przez uczelnię, występowałem na umowy o dzieło i co? Dla mnie to było git. Trzeba było te pity wypełniać co roku, ale trochę pracodawcy mieli z tym srania, zleceniodawcy, bo oni musieli mi tego co roku pita wypełniać, odprowadzać jakieś tam składki czy coś. To było chyba trochę bardziej pracochłonne ze strony zleceniodawcy. A ja tam się nic nie wiedziałem o prowadzeniu biznesu wtedy, teraz też nie wiem za dużo, ale ja się tym wtedy nie przejmowałem, teraz przejmuję się trochę bardziej. Wiadomo, że jak występuję na ulicy, no to występuję na ulicy i tam czasem coś jest w kapeluszu, czasem nie ma tego w kapeluszu za wiele. Także to są jakieś tam pieniądze, które można wydać na baton w Żabce. Niektórzy iluzjoniści występują za napiwki w... A dobra, pytanie było do mnie, to co ja będę tutaj o innych. Także tak, prowadzę swoją działalność, tylko jak to wygląda z tą działalnością, to jest niesamowite, bo to nie jest tak, że jak iluzjonista bierze X pieniędzy za pokaz, to tyle wpada do jego kieszeni. U mnie to raczej, ja się cały czas zastanawiam, jak mi się to opłaca i ja raczej jestem oszczędną osobą, staram się nie wydawać, staram się żyć bardzo, 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 bardzo poniżej swoich możliwości finansowych, ale tylko dlatego ta działalność i ta firma się jakoś tam kręci, ponieważ wszystko, co zarabiamy, leci w reklamy z powrotem
i te pokazy się po prostu napędzają. I rzeczywiście pokazów jest bardzo dużo, ale mam parę osób, które mi pomagają w tym i którym muszę sukcesywnie płacić za pokazy, za pomoc, za pracę, także wydaję na fotografa, filmowca, jedną pomoc, drugą pomoc, reklamy, benzyny, hotele, reklamy. No i na samym końcu w mojej kieszeni niewiele ląduje, raczej ląduje to u ludzi, którzy dla mnie pracują i nie mam absolutnie żadnego problemu inwestować w ludzi, dzięki którym występuję, ale co, ja uwielbiam występować, także mnie to jara na maksa, że cały czas jesteśmy w trasie i bardzo się cieszę, że mam ludzi ze sobą, którzy chcą ze mną jeździć na te pokazy jeszcze za te pieniądze. Także tak to wygląda. Bardzo to, przynajmniej według mnie, albo tam w mojej działalności, bardzo jest kosztowne zdobycie nowych pokazów, nowych klientów, bo co? Bo dużo kosztują reklamy po prostu. Ale no, chyba teraz moim głównym celem, pomijmy tą pandemię, ale głównym celem jest występować jak najwięcej i dzięki temu, że są te reklamy, się jakoś kręcą, polecenia działają, mnóstwo ludzi mnie widziało i na streetie, na pokazach, to się jakoś tam wszystko kręci, ale trzeba bardzo dużo oliwy do ognia dolewać, żeby ten ogień płonął. A mi na końcu nie zostaje za dużo. No, także Marcinie, mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. Jak jesteś młody, jak jesteś ubezpieczony przez szkołę, czy tam przez uczelnię, jak najdłużej występować na te umowy o dzieło, Ty się niczym tam nie przejmujesz, pracodawca trochę się tam musi nakręcić, ale też nie jakoś za bardzo. Są oczywiście też inne sposoby, ale tutaj jakiegoś tam na czarno występowania polecam specjalnie nie będę, bo może być kontrola i może być przypał. No, a na ulicy, no to wiadomo, stoisz tam za darmo. No. Ktoś tutaj krzyczy za oknem. Dobra, no to mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie i dziękuję bardzo za to pytanie, Marcinie Kaczmarku. Dziękuję Wam za wszystkie pytania. Piszcie pytania w sekcji komentarze. Ja na wszystkie bardzo chętnie odpowiem. Wiadomo, subskrybujcie, bo warto. Łapki w górę zostawiajcie, bo warto. A ja tymczasem zawijam się.